Nie wiem, co będzie jutro. Czy ten dzień będzie dobry, czy zły? Mam mniej więcej jakiś plan zadań, ale czy uda mi się je zrealizować? Tego nie jestem pewien. Czekam, co przyniesie nowy dzień. Levi, znany jako Mateusz, siedział na swoim posterunku. Spełniał swoje obowiązki. Wiedział, jakie zadania musi wykonać. Ilu ludzi będzie na niego spoglądać wrogo, bo jako jeden z Żydów odłączył się od nich, żeby zbierać podatki dla okupanta. Zaczął czynić to, co go wykluczyło. Można powiedzieć, że swoją decyzją zgodził się na życie w samotności, odrzuceniu. Takie bycie celnikiem równe jest byciu grzesznikiem. Sam decyduję, że grzech staje się w moim życiu, a zarazem zgadzam się na izolację od miłości Boga. Mateusz miał dom, miał pieniądze, stanowisko, pewnie jakieś względy. Ale na co mu to wszystko, skoro był chory? Powiesz, mógł iść do lekarza, nawet prywatnie, bo stać go. I pewnie by tak było, niewiele by się nad tym zastanawiał, nad takim krokiem, gdyby cierpiał fizycznie. Ale są choroby, których żaden majątek nie jest w stanie wyleczyć. To choroby duszy, choroby opuszczonego serca, braku przebaczenia. Nawet wydając wszystko, miłości i przebaczenia nie kupimy. Jezus powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Gdyby Mateusz miał inną pracę, miałby inne życie. Ale nie miał niczego innego. Jak wielka musiała być jego wiara. Wiara, że kiedyś nastąpi ten dzień radości, wyrażona została w jego reakcji na słowa pójdź za mną. Natychmiast zostawia wszystko, by iść w niepewność. Zostawia to, co go wyniszcza, by jak się później okaże, odkryć to, co daje mu życie. Można człowieka przekreślić, odrzucić, przestać go kochać. Ale nie można mu odmawiać pomocy, kiedy wyrazi skruchę. Bóg nie odrzuca i nie wystawia rachunku za miłosierdzie, bo ono jest darmowe. Następuje wtedy, gdy człowiek podejmuje decyzję i stawia pierwszy krok w kierunku zmiany życia. To jak powrót do domu marnotrawnego syna. Pomyślał i wyruszył do ojca. Tyle, że w tym dzisiejszym fragmencie to nie ojciec urządza ucztę. To sam powracający człowiek cieszy się, że może wreszcie z kimś się podzielić swoimi dobrami, dać gościnę i przyjąć pod swój dach. To nawrócenie przywraca życie. Ponownie włącza do społeczności. Święci uczyli nas, że ta droga do domu ponawiana jest wielokrotnie w naszym życiu. Bywa, że wielokrotnie w ciągu dnia. Gdy zreflektuję się, że za dużo powiedziałem, gdy źle zrobiłem, gdy zaniechałem dobra. Arcybiskup Schill powiedział, do grzechu można podejść w jaki sposób. Traktować nasze potknięcia na dwa sposoby. Upaść i powstać lub upaść i leżeć. Staję przed Bogiem i mówię, ulecz mnie, bo zawiniłem. Wezwanie pójdź za mną nie jest tylko powołaniem do szczególnych zadań. To przede wszystkim wezwanie do bycia blisko Jezusa, który leczy i daje życie.